It is too bright. Actually, because we are in heaven. Tak, Darku, pastor mówi, jest tak jasno, bo jesteśmy w niebie jesteśmy. Dlaczego? Alleluja. Amen. 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 We are in heaven, that's why it's too bright. Thank you, Caroline. God bless you, Caroline. Good morning. Nasz Bóg jest dobry, kochani. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Chwalmy Pana. Amen. Amen. Hope the internet is still good. Tak, mamy nadzieję, że wszystko, że internet jest dobry. Alleluja. Pastor, please check SMS. Let's see. It's too light. Should we shift it this way a little bit? Made it too light. I can put cloth here. Yeah? Yeah. Okay. Yeah. To już teraz popracujemy. We're gonna try to put a little shade, yeah? To make it a lot better. Teraz popracujemy nad tym światłem. Amen.
Okej. Maybe he's better now. Lepiej? Troszkę? It's gotta be better now. It's gotta be better now. Na pewno. Amen. Na pewno jest lepiej troszkę. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Dzień dobry. 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 And good morning. Dzień dobry. Good morning. Dzień dobry, dobry, dobry dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oh, God bless all of you. Thank you so much for waking up this morning to join us. I wszystkich was błogosławi za to, że obudziliście się. We are going to share our communion. I razem z nami przystąpicie do komunii. Praise God. Chwalmy Boga. One thing Jesus always does is to teach before certain things. Jedna rzecz, którą Jezus zawsze robił przed takimi wielkimi rzeczami, on zawsze nauczał. What teaching does is to bring more understanding to. Bo nauczanie wprowadza to the action. Pojęcie, zrozumienie czynu. Teaching is more like communication. It is communication. Nauczanie to jest komunikacja. And it's important. Jest ważne. When communication is done properly, we tend to have more understanding of the things we're doing. Kiedy komunikacja jest właściwa, to mamy więcej zrozumienia. Hallelujah. Hallelujah. So it's from my heart and on behalf of my family. Więc prosto z mojego serca i w imieniu całej naszej rodziny, church, naszego pięknego kościoła, that I welcome you this morning to this witamy breakfast. Was dziś na tym naszym porannym Hallelujah. Słowie, Amen. Śniadaniu, komunii. Amen. Amen. So what I want us to do is the caption for this communion today is word medication. Tytuł dzisiejszego słowa to jest słowo lekarstwem. Hallelujah. So we're going to just quickly, I wouldn't want to waste your time this morning. I know most of you have got things to do. Nie marnując waszego czasu, bo na pewno macie rzeczy do zrobienia. Hallelujah. So, grab hold of your Bible to the book of Proverbs. Otwórzcie sobie Biblię na chapter 4, verse 20. Przysłów. Rozdział 4, werset 20. Hallelujah. Od 20 do 23. Amen. I've been getting messages from our sisters that came from brothers. Dostałem wiadomości od naszych sióstr, które były nas odwiedzić w ostatnią niedzielę. Great testimony, and also there was a lady that wrote us yesterday. Christina. Bardzo dużo napisałyście. Dajcie mi chwilkę, odpowiem wam. Napisała też do nas siostra Krystyna. So I don't know if she's there this morning. I just want to thank wiem, you czy jest akurat tutaj z nami rano. For your message and your testimony about how this church has been a blessing to you. Podziękować tobie za to, jak podzieliłaś się świadectwem, jak ten kościół, to nauczanie jest błogosławieństwem dla ciebie. Definitely it's good also for a pastor to know these things, to know that it's making an impact. Na pewno zawsze jest dobrze dla pastora, aby wiedzieć, że to słowo, które wychodzi, wprowadza, jest przyjmowane i wprowadza zmiany. So when a doctor actually does surgery on you, he wants to be sure that it worked, that you're better kiedy, now. Kiedy lekarz przeprowadza operację, po to, o takiej operacji chciałby wiedzieć, że ktoś czuje się lepiej. Not only that, it's also biblical for you to express gratitude to God. I nie tylko to, ale również biblijnie jest przyjść zwrotnie i dać świadectwo, wyrazić wdzięczność. So it's biblical when Jesus actually healed the leprosy, the blind man, asked them actually to go to the priest and express gratitude with offering. Kiedy Jezus uleczył chorych na trąd, to kazał im iść do kapłanów i wyrazić im wdzięczność. Mieli iść, przedstawić się i zanieść ofiarę. So the greatest offering to give. Najwspanialsza ofiara, jaką można złożyć, is that of your lips. To jest ofiara waszych słów, to say, God, I waszych thank, ust. God, I thank you for what you've done. Powiedzieć, Boże, dziękuję ci za to, co zrobiłeś. God, I'm so grateful for what you've done jestem, for me.
tak wdzięczny za to, co dla mnie zrobiłeś. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Chwalmy Pana. Okay, so quickly, let's just do this. Now, if you have your book, if you have your Bible, otworzyliście już tak na przysłówczne. And your marker. Zaznaczyć sobie werset 20 do 23. If you've been following me by now, your Bible ought to be myślę, że written all over, ktoś słucha tych naszych transmisji, to myślę, że do tej pory na pewno już sporo sobie zaznaczył. It simply means that your Bible is alive. Bo te wszystkie notatki, zaznaczenia w Biblii oznaczają, że wasza Biblia jest żywa. So, means you study the Bible. Bo jest to dowodem tego, że studiujecie słowo. Yeah, praise God. Chwalmy Boga. Good. So, Proverbs chapter 4. Przysłów 4. From verse 20 says. Od 20. My child, attend to my words. Let's do it together again. My child, attend to my words. Dziecko moje, zważaj na moje słowa. Incline thy ear to my saying. Ku moim naukom nakłoń swe ucho. Let my words not depart from thy eyes. Nie schodzą ci z oczu. Keep them in the midst of thy heart. Zachowaj je w głębi twego serca. For they are life unto those that find them. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują. And health to all their flesh. I lekarstwem dla całego ich ciała. Let's do that again, okay? Jeszcze raz. And if you can, I want you to listen to me through your spirit. Jeżeli nie możecie, to chciałbym, żebyście posłuchali mnie duchem. Actually, if you want, you can close your eyes. Nawet jeżeli chcecie, to możecie zamknąć oczy. And listen to these words again, please. I posłuchajcie raz jeszcze tych słów. Okay. My child. Moje dziecko. Attend to my words. Zważaj na moje słowa. Incline thy ears unto my saying. Moim naukom nakłoń swe ucho. Let my words not depart from your eyes. Niech nie schodzą ci z oczu. Keep them in the midst of thy heart. Zachowaj je w głębi twego serca. For they are life unto those that find them. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują. And health to all their flesh. I lekarstwem dla całego ich ciała. They are life, verse 22. My words are life to those that find them. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują. And medication to all their flesh. I lekarstwem dla całego ich ciała. Medication to all their flesh. Lekarstwem dla całego ich ciała. The word of God is medication to those that find them. Słowo Boże jest lekarstwem dla tych, którzy je znajdują. That is to say, inaczej mówiąc, when you get hold of the word of God, kiedy złapisz się, kiedy trzymasz się słowa Bożego, it can bring physical healing to your body. To ono może wprowadzić fizycznie uzdrowienie twego ciała. The word of God. Słowo Boże. Will literally bring healing to your body. Dosłownie uzdrowi cokolwiek jest potrzebne w twoim ciele. Hallelujah. Alleluja. The word of God. Słowo Boże. Has the power to bring healing to you. Ma moc, aby uzdrowić cię. Do not take it for granted. Dlatego nie traktujcie tego byle jak. Now we are going to receive that instruction, that word through the communion this morning. My dziś rano przez komunię przyjmiemy tę instrukcję, tę wiadomość. But I need you to remember this. Ale chcę, abyście pamiętali. That you have the same word with you every single day of your life. Że każdego jednego dnia swego życia macie to słowo, czyli to lekarstwo. You have it in your physical Bible or in the Bible in your phone. Macie je w swojej fizycznej Biblii papierowej, w telefonie, w Biblii w telefonie. Child of God, listen to me. Dziecko Boże. Listen to me. Posłuchaj mnie. The only thing. Jedyna rzecz. The only thing that's going to take, you're going to take with you outside this realm of existence. Jedyna rzecz, jaką zabierzesz poza ten cały świat. Is the word of God. To jest słowo Boże. The only thing. Jedyna rzecz. That you can take with you. Jaką będziesz mógł zabrać ze sobą. That can transcend this realm of life. Jaka będzie mogła przejść przez tę sferę. It's nothing but the word of God. To jest nic innego jak słowo Boże. You see, when you live in a country, say like Poland,
Kiedy mieszkasz w kraju, załóżmy w Polsce. And you want to go to another country. I chcesz pojechać do innego kraju. Do you know that your currency might be useless in another country, no matter how wonderful it is? To niezależnie od tego, jak cudowna jest polska waluta, złotówka, to nie możesz jej użyć w innym kraju. But we know that gold is a universal item. Wszyscy wiemy, że złoto jest rzeczą uniwersalną w każdym kraju. So if you go to another country, you can exchange your gold. Więc for jeżeli jedziesz do innego kraju, a zabierzesz złoto, to możesz je zamienić, wymienić na coś innego, coś, co jest ci akurat potrzebne. Your currency might not be able to do that for you. Twoja waluta, czyli złotówka w tym przypadku, może ci nie pomóc w innym kraju. For instance, na przykład, let's say you're multi-billionaire. Na przykład, załóżmy, że jesteś jakimś miliarderem. And get on a flight going nowhere. Your plane crashes in the desert. Wsiadasz w samolot, lecisz gdzieś, nagle staje się jakiś wypadek, jakaś kraksa, jakaś rzecz, że ten samolot gdzieś się tam rozbija. And you have no phone on you. Nie masz przy sobie telefonu. Or let's say you're Einstein. Albo załóżmy nawet, że jesteś Einsteinem. And you're lost in one forest. Gdzieś zagubiłeś się w jakimś lesie. You can be smart all you want to. Z całą swoją inteligencją. If you don't know how to navigate your way in the forest, you're gonna have problem. Jeżeli nie wiesz, jak użyć nawigacji swojej, takiej własnej w lesie, to będziesz tam dość długo. You can be the wisest man in the world. Możesz być najmądrzejszym człowiekiem świata. With regards to academics. Jeżeli chodzi o nauki. Or the wealthiest guy in the world. Czy najbogatszym człowiekiem świata. But if you get lost in the forest or in the desert where the locals are the ones that can help you, you have to depend on them. Ale jeżeli zagubisz się w jakimś lesie, w jakimś buszu czy na jakiejś pustyni, to tylko ci, którzy mieszkają tam, ci lokalni mieszkańcy, what tylko oni są w stanie ci pomóc. What point am I trying Dlatego to zależysz wtedy od nich. Co This was the Lord said to me years ago. Pan powiedział mi to wiele lat temu. And if you can write that in your note, it will help you. I możecie sobie to zanotować, bo to na pewno wam pomoże. Whatever that does not have an eternal significance or importance is useless. Cokolwiek, co nie ma wartości wiecznej, jest bezużyteczne. Please, if you've not shared this video, try to click a share on it and be a blessing to somebody. Udostępcie to słowo dzisiejsze poranne, aby było błogosławieństwem dla kogoś. We live in a day and age now where the media has been used to actually put fear in people instead of hope. Żyjemy w świecie mediów w takim czasie, kiedy wykorzystywane są one po to, aby straszyć ludzi, aby wzbudzać strach, lęk. Dlatego użyjmy tego, aby wzbudzić nadzieję, wzbudzić radość, szczęście. So believe me, God is depending on you and I to bring light and hope into this dark world. Zależy od ciebie, zależy od nas, aby wprowadzić światło w ten świat. Believe me, it's a dark world. Bo ten świat jest ciemny. And because I'm a pastor and I talk to people a lot. Ponieważ jestem pastorem i wiele rozmawiam z ludźmi. You can see how the cloud of doubt and confusion and unbelief is creeping into the heart of people and keeping them captive is so painful. To widać, jak ci ludzie są zniewoleni, jak ich serca są zniewolone zamętem, ciemnością, naprawdę wieloma rzeczami. So when you click on share, kiedy udostępniacie, somebody on your friends list will be able to get a word of enlightenment to today. Być może właśnie ktoś z waszych znajomych, z waszej listy znajomych będzie pobłogosławiony właśnie tym słowem. So whatever you have, cokolwiek masz, you want to acquire in this world, to chcesz what you want to have in this mieć world, na tym świecie, that you cannot take with you outside this realm is useless. Czego nie będziesz mógł zabrać ze sobą ponad tę sferę. No matter how long you live here, you and I are going to leave this place sometime. Niezależnie od tego, ile lat będziesz żył, do pewnego dnia opuścisz to miejsce. The word of God, Słowo Boże, is eternal. Jest wieczne. Go for it. Dlatego weź je. Grab hold of it. Trzymaj się jego. Keep it with you. Zatrzymaj je. And listen to this. I posłuchaj. Time is coming. Nadchodzi czas. And it's fast coming. I szybko nadchodzi. Kiedy prawda będzie bardzo trudno dostać, spotkać, znaleźć prawdę. Because now wisdom has knowledge has increased.
wiedza aktualnie się zwiększyła. A little people are smart. Wielu ludzi jest teraz mądrymi. Everybody is on Facebook talking about how to make money quick. Just wielu ludzi na Facebooku mówi, jak szybko zarobić, co jakieś inne porady. This person hasn't built anything. Taki człowiek ani niczego nie zbudował. Has w życiu. No company. Nie ma żadnej firmy. Has not built any soul. Nie zbudował żadnej duszy. But I want to tell her to become a billionaire. Ale radzą, jak stać się milionerem. Smartness. Mądrość. He said the word of God doesn't make you smart. Słowo Boże nie czyni cię mądrym. It makes you wise. Czyni cię, because in Polish smart and wise is the same. Yeah. Oh, yeah. Słowo Boże. Trudno przetłumaczyć, bo w angielskim są dwa różne słowa na mądry. What about sharp? What do you call somebody who can do business? Somebody who can do business. Somebody who, okay, streetwise. Somebody who like knows. Intelligent, Okay, put it this way. The Bible. Biblia. Makes you eternally wise. Czyni cię wiecznie mądrym, mądrym na wieczność. As opposed to temporary wisdom you have in the things of the world. Czyli nadpisuje tą czasową, ziemską, taką ludzką mądrość. Uh-huh. We're going to look into it because I know Polish have more vocabulary than it's okay not now, with a lot than English. So what I'm saying to you, child of God. Więc co ja ci mówię, dziecko Boże? Please don't let this world to define your values for you. Nie trać tych wartości, które masz. Don't allow this world to define values for you. Nie pozwalaj, żeby ten świat definiował dla Because ciebie wartości. If I define your value, then I can control you. Bo jeżeli ja jestem w stanie zdefiniować twoje wartości, to znaczy, że jestem w stanie cię kontrolować. Whoever defines value controls the system. Ktokolwiek, kto definiuje wartości, ten kontroluje system. That is what you see there. Ever coming out from United States. I dlatego widać, jak zło wylewa się, wychodzi ze Stanów. Because they control the system. Dlatego, że Stany Zjednoczone kontrolują system. I got into Poland, I was shocked to see that a lot of Polish youths want to be rap, they want to do rap. And kiedy przyjechałem do Polski, to tak byłem w szoku, że wielu Polaków kopiuje Stany Zjednoczone. Wielu chciało być raperem w tym czasie. What about your culture? Co za waszą własną kulturą. Let me say something amazing about Nigerians. Powiem wam coś niesamowitego. Oh, gosh. And I wish all you black Americans will learn from them. Mam nadzieję, że wy wszyscy, czarnoskórzy Amerykanie, instead of nauczycie się czegoś instead of cursing America and rehating America where you were born. Zamiast przeklinać Amerykę, ten kraj, w którym byliście urodzeni. Why don't you love your community and create your community and love and build your community? Dlaczego nie pokochacie swojej własnej społeczności? Zaczniecie ją budować. You see, Nigerian musicians. Muzycy nigeryjscy. They have completely obliterated foreign songs in Nigeria. Oni kompletnie zostawili na bok, odrzucili na bok te zagraniczne hity, melodie, piosenki. It is almost impossible. Jest wręcz niemożliwe. For you to meet a Nigerian who's listening to Western song. Żeby spotkać Nigeryjczyka w Nigerii, który śpiewa albo słucha zachodnich czy światowych jakichś hitów. Watch this though. They're not listening to it out of rejection or resentment. I to nie jest tak, że oni nie słuchają tego z powodu odrzucenia. Rather they have built their own culture so much into their system. Ale jest to tak, że oni they now love it. It becomes theirs. Swoją kulturę, swoją własną melodię w tym systemie, w którym żyją. Look at what the Lord said to me a few days ago. Zobaczcie, co Pan mi powiedział parę dni temu. It says, you are too involved to be original. I'm going to preach on it maybe tomorrow. Jesteś zbyt zaangażowany, aby być oryginalny. You are too involved to be original. Jesteś za bardzo zaangażowany, aby być oryginalny. Like you Polish guys. Tak jak wy Polacy. Don't lose your culture. Nie straćcie swojej własnej kultury. Don't lose your culture. Nie straćcie jej. Love your culture. Kochajcie swoją Make własną it more beautiful. Kulturę. Czyńcie ją jeszcze bardziej piękną. Then you can export it. A wtedy możecie zacząć ją eksportować. That's when it becomes international. Wtedy ona zaczyna być międzynarodową. But sometimes we are too involved in other people's affairs to be original. Ale czasami jesteśmy tak bardzo zaangażowani w to, co ma nasz sąsiad,
że przestajemy być oryginalni. God is speaking to a lady right now listening to me. I Bóg mówi teraz do pewnej kobiety, która listen słucha. To me. Posłuchaj. The reason why you are too, why you can't find the original you. Powód, dla którego nie możesz odnaleźć tej oryginalności swojej. You are too involved in other people's identity and character. You are copying things that is not even you. Powód tego jest taki, że za bardzo jesteś zaangażowana w kogoś, kto jest obok ciebie, w twoją koleżankę, w twoich znajomych i kopiujesz ich. So you are too involved to be original. Za bardzo jesteś zaangażowana w to, aby być tak oryginalną. You are too involved in other things to be original you. Tak bardzo jesteś zaangażowana w tą oryginalność innych, że nie ma twojej własnej oryginalności. Shake off those things. Strząś, zrzuć to z siebie. Shake them off. Zrzuć to z siebie. And go to the word of God. I pójdź do Słowa Bożego. It is not only medication for you, ono nie tylko jest lekarstwem dla tych, którzy je znajdują. It gives you your original identity. Ale daje ci oryginalną tożsamość. God who made all the people brown. That's not like white actually. I think maybe it's pink. I don't know. I think it's pink, yeah? You can't, you're not white. Yellow, pink. Fair. Dark and fair complexion people. God knows why he made it that way. Bóg jeden wie, dlaczego stworzył ciemnoskórych, jasnoskórych. If God wanted us to be one color, he would make it one color. Gdyby Bóg chciał, żebyśmy wszyscy byli jednego koloru, to tak by to zrobił. If God wanted all of us to have would have given me hair. Gdyby Bóg chciał, żebyśmy wszyscy byli z włosy, to ja też miałbym włosy. I'm not worried God didn't give me hair. A ja nie wiem, czemu mi nie dał. He knows why he didn't give me hair. On wie, dlaczego nie dał mi włosów. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So the word of God is Proverbs chapter 4, verse 20 to 20. Przysłów 4, 20. 23. Do 23. So, my son, attend to my word. Mój synu, incline thy ear unto my saying. Uważaj na moje słowa. Let them not depart from thy eyes. Ku moim naukom nakłoń swe ucho. Niech nie schodzą ci z oczu. Which means stop watching other people and to watch the word. Przestań patrzeć na innych ludzi. The word of God. A skup się, niech twój wzrok skupiony jest na Słowie Bożym. The word of God should be your lens through which you see everything. Słowo Boże ma być twoimi okularami, które zakładasz i przez które widzisz wszystko. 21. Do not let them depart from thy eyes. Keep them in the midst of thy heart. Niech nie schodzą ci z oczu. Zachowaj je w głębi twego serca. For they are life to those that find them. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują. And health to their flesh. I lekarstwem dla całego ich ciała. We are going to receive this communion this morning. Przyjmiemy komunię tego poranka. Praise God. Pane Boga. My special gift. Dostałem taki wyjątkowy podarek. My special gift is a special precious gift I got from a disciple, not a church member, a disciple. Dostałem ten cudowny dar nie od członka kościoła, ale od ucznia. So we're just gonna pray. Pomodlimy się. Father, in the name of Jesus, Ojcze, w imieniu Jezusa. We want to thank you for you are a good God. Dziękujemy ci, bo jesteś dobrym you Bogiem. Are an awesome God. Jesteś cudownym there Bogiem. Is no one like you, Lord. I nie ma innego jak ty, Panie. For we love you. Ojcze, kochamy because cię. You first loved us. Bo ty pierwszy nas ukochałeś. However, you loved us so much. Ukochałeś nas tak bardzo. So much tak you loved bardzo, us, oh God. Tak bardzo nas ukochałeś, that Boże. You gave your precious gift to us. Że dałeś nam swój drogocenny dar. Now we are saved. Teraz jesteśmy zbawieni. Now we are blessed. Teraz jesteśmy błogosławieni. Now we are healed. Teraz jesteśmy uzdrowieni. We are healed, mighty God. Jesteśmy uzdrowieni, Boże. We have a sound mind. Mamy zdrowy umysł. We have perfect thoughts. Mamy doskonałe myśli. We have perfect identity. Mamy doskonałą tożsamość. We live in you, mighty God. Żyjemy w Tobie. We have our completion in you, oh God. W Tobie mamy naszą pełnię. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. For we are light to this world. Panie, jesteśmy światłem dla tego świata. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. For we thank you, for we know. Ojcze, dziękujemy ci, bo wiemy. That no weapon formed against us has ever prospered. Że żadna broń ukuta przeciwko nam nigdy nie zadziałała. And neither will it begin to prosper. I nigdy nie zadziała. Oh, Father, you are we've made out the head and not the tail. Ojcze, ty uczyniłeś nas głową, a nie ogonem. You have given us the grace to be able to do all things. Dałeś nam łaskę, abyśmy byli w stanie uczynić
wszystko. Leka lezi kalebo jika la broma la bozi kalabos. I pray for those that are watching now. Modlę się o wszystkich tych, którzy oglądają. In the name that is above every other name. W imieniu, które jest ponad wszelkim innym imieniem. You will never be among the deceived. Nigdy nie będziesz pośród tych, którzy są oszukani. You will not be among the deceived. Nigdy nie będziesz pośród tych, którzy są oszukani. Your salvation will bring light to your family. Twoje zbawienie wprowadzi światło w twoją rodzinę. Your love of God will bring light to your homes. Słowo Boże wprowadzi światło w twój dom. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. The faith you have in Christ will bring you health. Wiara, jaką masz w Chrystusa, przywiedzie zdrowie do twojego życia. Your faith in Christ will bring unity to your homes. Wiara, jaką masz w Chrystusa, wprowadzi jedność w twoim domu. Your faith in Christ will bring peace to your homes. Twoja wiara w Chrystusa wprowadzi pokój do twojego domu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Father, I thank you for this gracious. Oh, it's a beautiful day today. Ojcze, dziękuję ci za ten cudowny, piękny dzień. It is a beautiful day today. Zobaczycie. In the name of Jesus. Lord, I receive it. Ojcze, ja to przyjmuję Father, w imieniu Jezusa. I receive this day. Ja przyjmuję ten If dzień. If I were you, I just want to say, just say, Lord, I receive this day from gdybym you. Gdybym był tobą, to powiedziałbym. Ojcze, ja przyjmuję ten dzień. Receive this beautiful day. Przyjmij ten piękny dzień. Receive this beautiful day. Przyjmij ten piękny It is dzień. A gift from God. To jest dar Boży. When a hand is stretched out to give you gifts, you have to stretch out to Kiedy receive it yourself. Kiedy ręka jest wyciągnięta do ciebie z darem, to musisz ty wyciągnąć swoją, aby ten dar przyjąć. Therefore, Lord, we thank you. Dlatego, Panie, dziękuję. We bow before you. Przed tobą chylimy się. As we receive this communion, Almighty God. I przyjmując dziś tę komunię. We believe it's bringing health to us. Wierzymy, Panie, że wprowadza ona nam zdrowie. Bringing enlightenment to our soul. Prowadza oświecenie naszej duszy. Giving us understanding to the mysteries of God. Prowadza zrozumienie tajemnic Bożych. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. As you receive this to the mighty God. I przyjmując dziś tę komunię Bożą. It is bringing empowerment to us. Ona wprowadza umocnienie nam. It's touching our words. Dotyka naszych słów. Making our words be seasoned with salt. Przyprawia nasze słowa solą. Making our words, so mighty God, receive grace. Sprawia, że nasze słowa przyjmują łaskę. In the name w imieniu of Jesus. Jezusa. Thank you, mighty God. Dziękuję ci, potężny Boże. You may now receive. Przyjmijcie. In Jesus name. Alleluja. Praise the Lord. Chwalmy Pana. Quickly, Psalm 23. Let's get out of the way for them. Psalm 23. Amen. Hallelujah. So you can take from me, alright? The Lord is your shepherd. Pan jest moim pasterzem. You shall never be in want of anything. Niczego ci nie zabraknie. The Lord is going to make you lie down in a wonderful atmosphere. Pan poprowadzi cię ze wspaniałą atmosferę. He's going to lead you and your family in a very calm relationship. Prowadzi ciebie i twoją rodzinę w pełną pokoju. In the name, in the name of Jesus. W imieniu Jezusa. The Lord has already restored your soul through Christ Jesus. Pan przez Jezusa Chrystusa już odbudował twoją duszę. And therefore he's leading you in the path of righteousness. I dlatego prowadzi cię wspaniałymi, sprawiedliwymi ścieżkami. And he will do this for his name's sake. I czyni to ze względu na swoje własne imię. Because he have called his name. Dlatego, że ty wezwałeś tego Because imienia. He have declared his name. Dlatego, że ty wypowiedziałeś jego imię. Because you have believed in his name. Dlatego, że uwierzyłeś w jego imię. Therefore the Lord will lead you in the path of righteousness. Dlatego Pan będzie prowadził cię ścieżkami sprawiedliwości. Oh, for his name's sake. A wszystko z powodu jego imienia. He said in his word. On mówi w swoim słowie. He will not allow his name to be defamed or to be put to the mud. On nie pozwoli, aby jego słowo padło w błoto. Therefore, for his name's sake. Dlatego z powodu jego imienia. He will restore your home. On odnowi twój dom. For his own glory. Dla jego własnej chwały. He will bring deliverance to your heart. On wprowadzi uwolnienie w twoje serce. For his own glory. Dla jego własnej chwały. He will grant you your heart desire to show forth his power and his love. On wypełni pragnienia twojego serca, aby pokazać ci, jaka jest w nim moc i miłość. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Now, even though you are walking through the valley, what looks like death. I nawet jeżeli będziesz szedł ścieżkami, doliną cienia śmierci.
co wydaje się, że jest już martwe, jest śmiercią. Even though you're going through turbulence this moment. Nawet jeżeli teraz przechodzi przez turbulencję. Even though things don't look like the way you want them to be. Nawet jeżeli rzeczy nie wyglądają tak, jakbyś chciał. He says you fear those things, you don't fear those things. On mówi, abyś się nie lękał. For he is with you. Bo on jest z tobą. Says his words are directing your path. Malekazi. On mówi, że jego słowa będą kierować. So the light of his word is directing your path. Światło, które wychodzi z jego słowa, będzie kierować twoimi ścieżkami. You may not know what's going on. Możesz nie wiedzieć, co się dzieje. But the Lord has a word for you. Ale Pan ma słowo dla ciebie. Says I will never leave you nor forsake you. Mówi, ja cię nigdy nie zostawię i nie zapomnę o tobie. And no evil shall befall your house. Żadne zło nie wejdzie w twój dom. In the name of Jesus. The Lord is with you. Pan jest z tobą. The Lord is with you. Pan jest and he wants z tobą. Me to tell you. I on chce, abym ci powiedział. If you look around you properly. Jeżeli właściwie rozejrzysz się wokół siebie. He has set goodness in front of you. To on mówi, że on zastawił tuż przed tobą dobro. Even while you're going through troubling times. Nawet jeżeli przechodzisz przez trudny czas. He has set beauty before you. On przygotował i zastawił przed tobą piękno. He says, look at you now. On mówi do ciebie teraz, rozejrzyj się wokół. You now love him more. Teraz kochasz go bardziej. Now you're getting closer to him. Teraz zbliżasz się do niego. The greatest thing God can give to you is not a miracle. Najwspanialsza rzecz, jaką Bóg może ci dać, to nie cud. Rather his word. Ale jego słowo. Now you're loving his word. Eh? Teraz kochasz jego słowo. Now you desire to hear his word. Teraz pragniesz słyszeć jego now słowo. Now the words is like a balm to your heart. Jego słowa są jak balsam, jak plaster na twoje serce. So there is a table he has set before you. Jest stół, który on zastawił dla ciebie. And whatever God ordains, he will maintain. A cokolwiek Bóg daje, to on to utrzymuje. Whatever God starts, he will perfect. Cokolwiek Bóg zaczyna, on to udoskonala. Child of God. Dziecko Boże. He that started a good work in you will perfect it to the day of our Lord Jesus Christ. Ten, który zaczął to dobre dzieło w twoim życiu, on je udoskonali. The God who started a good work in your life. Bóg, który zaczął dobre dzieło w twoim życiu. Who started that marriage. Który zaczął to małżeństwo. Who gave you that job. Który dał ci tę pracę. Calabush. Who gave you that child. Calabush. Dał ci to dziecko. Who gave you your life. Który dał ci twoje he życie. He will perfect it. On je udoskonali. Listen to me, child of God. Posłuchaj mnie, dziecko Boże. You are God's idea. Jesteś Bożym zamysłem. Oh, therefore I have a word for you today. Dlatego mam dziś dla ciebie słowo. Goodness and mercy is following you. Łaska, dobro i miłosierdzie towarzyszą ci. All the days of your life. Przez wszystkie dni twojego życia. To follow you. Będą kontynuować. Goodness and mercy is following you. Dobro i miłosierdzie. And will continue to follow you all the days of your life. I będą ci towarzyszyć wszystkie dni twojego życia. Ja słyszę, jak Pan mówi, that even right now, że nawet teraz you are seated with his son Jesus Christ in heavenly places far above the demons. Jesteś usadowiony z Chrystusem na wysokości ponad wszystkimi demonami. You are blessed, child of God. Dziecko Boże, jesteś błogosławiony. You are completely blessed. Jesteś kompletnie błogosławiony. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. I love you so much. It's Pastor James and Jonah James all the way from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Kochamy was bardzo. Pastor James razem z żoną z Warszawy, z Polski, gdzie Jezus żyje. And if you're anywhere around Warsaw, please come join our services. Jeżeli ktoś z was jest gdzieś z okolic, to zapraszamy was na nasze nabożeństwa. God has given me the amazing grace to pastor one of the best churches in the world. Bóg obdarzył mnie niesamowitą łaską pastorowania najcudowniejszego kościoła na świecie. Giving me the best church in the world. Church members, church disciples. Kościół, najwspanialsi uczniowie na świecie. If you don't know about the happiest pastor in the world, you're looking at jeżeli him right nie znacie now. Najszczęśliwszego pastora na świecie, to właśnie teraz na niego patrzycie. Amen. Amen. Number 32 Poligonowa Street. Poligonowa 32. Come and see wonderful people. Zapraszamy was, przyjdźcie, zobaczcie cudownych ludzi. Where we give hug for free. Gdzie przytulaki są za darmo. Although by December it's going to be 10 zloty per hug. Ale od grudnia będzie 10 zł za jeden. Amen. Amen. We love you. Kochamy see you tomorrow. I think I'm going to preach that message tomorrow. Jutro. Chyba będę too involved to be original. Głosił właśnie o tym, za bardzo zaangażowany, aby być oryginalny. You are too involved to be original. Za bardzo zaangażowany, aby być oryginalny. Praise God. Chwalmy Boga. We love you. Kochamy was. And we see you tomorrow. Błogosławiony dzień. Amen. Dla was. Bye. Amen.